Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Poniat, a to jest kolejny odcinek kosmicznej przygody FTL Faster Than Light. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, bo u mnie tutaj troszeczkę dni minęło, zdaje się, że za pomocą, gdzie on jest, Boże, jak on się nazywa? Zoltan. Za pomocą Zoltan Cruisera udało się przejść grę, dzięki czemu też Mantis Cruiser został odblokowany. I teraz pytanie, mógłbym zagrać Mantis Cruiserem w celu próby zwycięstwa z bossem rebeliantów i odblokowania Slug Cruiser Type A, albo zagrać czymś, o co prosiliście. Generalnie jest dużo requestów, dużo próśb, żeby zagrać Stealth Cruiserem, bo wygląda świetnie. Rzeczywiście, wygląda świetnie, ja nawet nim raz zagrałem, nawet raz doleciałem do bossa, ale niestety V tutaj nie ma, co oznacza, że moje spotkanie okazało się nieudane. I wiecie co? Mam do wyboru tak, albo Stealth Cruiser, z takich rzeczy, które chciałbym zagrać. Stealth Cruisera, bo chciałem jeszcze odblokować dwa layouty, bo mam w tej chwili Type B i Type C jest jeszcze zablokowany. Mam już odblokowany jeden achievement, czyli zniszczyć statek wrogi podczas jednej tury na kloace, bo podstawą tego statku jest właśnie kloaka. I tam jest jeszcze kilka innych. I tak naprawdę chciałbym zagrać sobie tym, z drugiej strony chciałbym zagrać Mantisem, żeby spróbować Slaga odblokować i jeszcze chciałbym odblokować typy, pozostałe typy, tak? Zwłaszcza Federation Cruisera chciałbym odblokować, bo on jest dość interesujący. Ale ponieważ chcieliście, to macie. Nessasio, tak się nazywa Cruiser, Stealth Cruiser tym razem. I co mogę wam o nim powiedzieć? Przede wszystkim to, że on nie ma tarczy, ale ma kloakę. Więc no, jest to dość takie niebezpieczne i ryzykowne. Kloaka się przydaje, ale tarcza też się przydaje. Mamy tutaj kilku ludzi, Lana, Butters i Garrick, troje ludzi. Mini beam, bardzo mały, bardzo słaby, ale bierze jeden powera, jeden damage, taki mały beam i jeden dual laser, strzela dwa razy. Oprócz tego blokowałem, tak jak mówię, jeden achievement. Mam tutaj jeszcze drugi, to jest... Co to było? Aha, że podczas pobytu w kloace, podczas tego momentu, jak się jest na kloace, żeby uniknąć aż 9 punktów obrażeń. Więc to musiałbym spróbować, tak? Poczekać, aż na przykład wszystkie baterie wroga wystrzelą i wtedy wejść w kloakę i powinienem uniknąć tych obrażeń. A Tactical Approach to jest dojść do 8 sektora, wyobraźcie sobie, 8 sektorów trzeba przejść. I nie wolno przejść przez żadne meteoryty, żadne pulsary, żadne erupcje z gwiazd i tak dalej, tak? Czyli tam, gdzie jest ogień, tam, gdzie są właśnie pulsary, które robią ion, to wszystko trzeba unikać. Z drugiej strony, w tym pomoże mi long range scanners, które skanują okoliczne beacony i mówią mi właśnie takie informacje, czy są jakieś statki wrogie, czy są jakieś pulsary i tak dalej, a Titanium System Casing powoduje, że skoro nie mam tarczy, znaczy to nie ma wpływu na tarczę, mam po prostu 15% szansy na nieotrzymanie obrażeń w system, ale i tak dostanę w karoserię. Z tym chyba też chodzą Rock Cruiser. No i tyle, no i tak on wygląda w całości, tak? Bardzo ładny, rzeczywiście bardzo ładnie tutaj grafik się postarał. Jeżeli chodzi o jego inne wady, to mają tylko tutaj zewnętrzne wyjście, czyli gaszenie pożarów, gaszenie pożarów jest trudne, miałem z tym dużo trudności. Dobra, lecimy. Okej. Co my tutaj mamy? Właśnie kloaka, 1, 2 załadować. Mam mocne silniki, ale nie ma, tak jak widzicie, nie mam tutaj właśnie tych, nie mam shieldów. Dlatego też, no co zrobić? Po prostu jump. O, i to jest właśnie przez to, że mam te long range scanners, widzę tutaj kółeczko i wykrzyknik. Wykrzyknik, czyli jest statek, a kółeczko, czyli jakoś blisko słońca jakiegoś będziemy się poruszać. Co jest niewskazane. Rakiety za drone parts. Nie mam ani jednego, ani drugiego, więc nie jestem zainteresowany. Kolejny beacon. Hello travelers, listen to the offer. Agree to rescue the store. Added quest to a map. Czyli quest na mapie. No dobra. Polecę teraz tu, do sklepu i do tego questa. Tu będzie spotkanie prawdopodobnie z jakimś statkiem wrogim. I od razu będzie można, ja tylko sprawdzę mikrofon, będzie można się zmierzyć z rebeliantami. FTL się charge'uje, dobra. Co my tutaj mamy? To sobie zamienię. Dual laser zbiją po tarczy, a mini beam się ładuje. Mini beam potrzebuje
potrzebuję, żeby tarcza była zlikwidowana, wówczas coś z tego będzie. Uwaga, strzelają, ja w tym momencie wejdę sobie w kloakę. Chociaż błąd, bo mogą poczekać na tą rakietę. Ale nie, rakieta też leci, więc też ją uniknę. I w tym momencie mini beam, aha, on jeszcze nie jest gotowy. Teraz jest gotowy. I przespawam wam w takim razie raz, dwa, trzy, te trzy pomieszczenia. Bzz, bzz, bzz. Dobra, oni nie mają już tarczy. Teraz spróbuję w takim razie skupić się na działach. Jest szansa. O, świetnie, fantastycznie. I o, pożar, obydwa działa są wynegowane, są wyłączone. W tym momencie ten mini beam już się włączył. Ja sobie tutaj już z kontrolem na autofire przespawam i zostali rozwaleni. Czyli widzicie mniej więcej, jak ta strategia wygląda, tak? Trzeba w odpowiednim momencie wyczekać ten moment, kiedy wróg zaczyna strzelać i wtedy wejść w kloakę. Ale już patrzmy, co my tutaj mamy. Emergency Respirators, to jest jeżeli mamy mało, to jest na tlen dobre. FTL Charge Booster, czyli szybsze o 25% ładowanie FTL. A co to jest? Allows the ship to jump to any previously visited beacon. Aha, czyli mogę się zawsze wyskoczyć do poprzedniego beacona, znaczy innego, każdego innego beacona na mapie, w którym już byłem. Czy ja wiem? Halberda bym chciał, ale nie mam co sprzedać za bardzo. I chciałbym też kupić shields, tak? Ale to kosztuje aż 128. Po prostu ten system jest kurde strasznie wolny, ważny. Chciałbym też mieć mind control. Chciałbym też kupić sobie tego Rockmana, ale niestety mnie nie stać. Czy ja mogę coś sprzedać? Mógłbym ten titanium system casing sprzedać, albo inaczej. Ile kosztuje mini beam? Dychę, ale to bym miał 59. Nie, to jest jeszcze za mało. Iron Blast też bym chciał, no kurde, fajny sklep, naprawdę, bardzo fajny sklep, z którego nie skorzystam. Idę do... tu nie pójdę, bo bym musiał wejść wtedy w to. Spróbuję, może się uda dojść do tego ósmego questa, chciałbym, omijając wszelkiego rodzaju flary, pulsary i inne meteoryty. Rescue the Space Dog? Okej. Okay. Takich nie lubię niestety, to jest jeszcze, co to jest, beam? Nie, to nie jest beam, to jest po prostu combat drone. Takich nie lubię, dlaczego? Bo on będzie mnie tutaj niestety strzelał. Ja sobie wejdę na razie w kloakę, kupię troszeczkę czasu i spróbuję tymi dual laserami z... Ała, dostałem właśnie. Rozwal mu szybciutko. Raz, dwa. Dobra. On już sobie leży. Teraz spróbuję beamem, gdzie są tarcze. Tarcze, drony i silniki. Właściwie to mógłbym tutaj spróbować przez te cztery... Aj, żeby jeszcze tarcze zahaczyć. O tak, spróbuję ich przyspawać. Okej, stracili tarczę. Stracili wszystko z wyjątkiem rakiet. Uwaga leci. A może właściwie chłopaki pójdziecie mi tutaj gasić ten pożar. Zostałem tutaj w drzwi, no nie szkodzi. Tutaj spróbuję zgasić ten pożar. Oni cały czas tracą te... te drony. O, leci jeszcze jedna. Kurde, dostałem. No nic. Aha, straciłem drzwi, więc... No nic, po prostu muszę przeczekać chwilę. Dual laser strzela, rozwala nic w tym momencie. Chłopaki już tutaj naprawiają. Ty może leci naprawiać te drzwi. Halpoint repair, dobra, to... O, i kolejny sklep. O, to nieważne co tam się dzieje. Destruction boils. Life from scanner. Czyli coś jak ślimaki, no... Czy ja wiem. Wolałbym ślimaka zamiast tego rozszerzenia. Po prostu wykrywają formy życia, nawet jeżeli systemy nie działają. Reconstructive teleport. Gets the full healthy by teleportation. To jest też fajne, jak dla mantisów, jeżeli ich strategia jest oparta o, o teleportację, taki abordaż. Reaper beam, pike beam, hull beam. Hull beam. Nie, to mnie nie stać, ale może pike beam? Nie. Na razie ja się muszę skupić na tym, żeby odzyskać, znaczy odzyskać, żeby tarczę kupić, tak? Chodźcie tutaj chłopaczki pogasić ten pożar, powinno wam pójść w miarę sprawnie, chociaż ogień się rozprzestrzenia. Jeżeli nie, dobra, już się jeden zgasił i możecie iść już w tym momencie. Medycyna już działa, więc tutaj troszeczkę was podleczę, a kierowca wraca na stanowisko. Gary Klana już wracają do zdrowia i już wracamy na stanowiska. To mogę sobie wyłączyć, dam sobie więcej w silniki, żeby ewentualnie mieć więcej szansy na unik. No 30%, tak mało to nie jest. Store już był, no to teraz tu. Potem pójdę tu, to będzie ślepy zaułek. Tu, 2, 3, 4. No nie jest jakoś tak fajnie rozłożone, te beacony nie są. Jeszcze dodatkowo unikam tych wszystkich zagrożonych miejsc. Demand the surrender of the goods.
Avoid the ship. Demand, oczywiście, continue. I FTL charging. Dobra, no to tak, dual laser idą w... A, tu jest jeszcze ten cholerny dron. Ale jaki to jest dron? To jest combat dron, dobra. Już chciał we mnie strzelać, kiedy wszedłem w kloakę. Uwaga. Ała. Stracili tarczę i teraz jest dla mnie szansa. Spróbuję im strzelić tutaj, żeby przespawać i tarczę, i drony, i broń. Uwaga. Dobra, stracili broń, stracili wszystko, co chciałem tak naprawdę. Stracili drony, ten do mnie nie będzie strzelał. Tarczę, więc mój dual laser, dobra, rozwalaj dalej. Dual laser niech się już przeskoczy w takim razie na to, bo to jest kolejny punkt zagrażający memu życiu. Tu jeszcze was przespawam i właściwie jest pod koniec po walce. Po was. Anti-combat drone i 19 scraps. Spoko, pasuje mi to. Tu nie pójdę, tutaj teraz pójdę, a potem do store, tu i do wyjścia. Bo może jeżeli bym zebrał jeszcze z jakieś 28 scraps, czy tam troszeczkę więcej, to będę miał już na... tu nie ma... A nie, mają tarczę jak na złość. No to w takim razie też w drona. I czekamy. I to jest beam drone niestety. Beam drone. Teraz sobie wyjdę w kloakę. Dobra, jeszcze poczekam na mini beam. Mini beam jest gotowy. I co bym wam tutaj zrobić? Broń i to, te dwa pomieszczenia. Dobra, dual laser niech lecą teraz w tarczę. Ja jestem bezpieczny, już nic więcej złego mi się stać nie powinno. Dobrze, dual laser teraz może, nie, jeszcze raz w tarczę. A ty, mój drogi, strzelasz tutaj. Okej, jeszcze pożar, no a ten pożar za chwilę zgaśnie, bo tu jest próżnia. Bo to jest w pełni zautomatyzowany assault drone. I 26, świetnie, 129, co oznacza, że jak pójdę do sklepu. Zaraz jest jeszcze distress call. Ej, zaraz, mógłbym iść jeszcze tak. Jestem tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. O, tak to zrobimy. Jest szansa, że może ten jeszcze jeden beacon zahaczę. Flota jest stosunkowo daleko. Odetnijmy ich beamem. Dostaliśmy trochę śmieci. Świetnie, teraz lecę do sklepu. Oby mieli tarcze, tak? Oby mieli shieldy. Chciałbym to sobie kupić. I mamy shield 128, 125, ale mamy też... Weapons Pre-Igniter, o kurde, i co teraz kupić? Ja kupię sobie oczywiście Weapons Pre-Igniter, dlaczego? Bo tarcze zawsze kupię, tarcze są... Widziałem właściwie w prawie każdym sklepie, że tarcze występują. Natomiast Weapons Pre-Igniter to jest rzadkie augmentation, dlatego też kupię sobie to. A za pozostałe 32 paliwo mam. Anti-drone sobie na razie sprzedam. Czy jeszcze bym coś mógł kupić? Więcej nic nie kupię. Teraz idziemy do ship. Czy coś tutaj z systemów? Nie. Będę po prostu zbierał force na kolejne rozszerzenie, na moje shieldy. Skoczę sobie teraz tutaj i do wyjścia. No więc nie najgorzej wydaje mi się ten pierwszy sektor tutaj przebiega. Teraz co mamy tutaj takiego? Den Vanzen, Vanzen, Attack the automatic goods, the storage cache, provoke, attempt to clock in and access the cache. Mogę z nim walczyć i wejść do cache'a, albo... albo walczyć i wejść do cache'a, albo olać go i wejść do cache'a. Ja sobie powalczę z nim. I teraz tak. Dual laser bijemy w drony. Nie, biję w tarczę, a beamem przestrzelę im te dwa pomieszczenia. Cyk. Teraz beam strzela tutaj. Wyłączyłem im i broń, i drona, i czuję się fantastycznie. Dual laser możesz bić tu, a ty będziesz bił znowu tutaj. Tarcza już kompletnie stracona i kompletnie zniszczony auto assault. Dobra, 20 za statek. Investigate station, bars laser mark 3. Wiecie, że mi się to podoba, bo ja mam weapons pre-igniter, a ta broń potrzebuje aż, gdzie tu mam equipment, aż 19 sekund, żeby wystrzelić, a ja w tym momencie mam weapon pre-igniter, zyskuję automatycznie te 19 sekund, w tym momencie 5 pocisków leci we wroga. No tylko jest jeden minus, potrzebujemy troszeczkę więcej, raz, dwa, a co tam? Olać te tarcze, nie? To sobie wyłączę, bars laser, co mi tu jeszcze brakuje? Tutaj, bars laser. Dobra, no
Jest to jakaś strategia, tak? Czy dobra, czy zła, to się dopiero okaże w praniu. Trochę zła, bo może trzeba było doinwestować. Chain Buyer's Laser. Next sector. Polecimy do Uncharted Nebula, nie, polecimy do Rock sektora. Czy Rockman. Tak, dziękuję, muzyczka się uspokoiła. Sprawdźmy sobie teraz equipment. Ten gość potrzebuje... jak on działał? Ja sobie muszę zobaczyć. On ma Chain Laser. Aha, on się po prostu rozpędza, jeżeli dobrze tak pamiętam. Jak to działało? The Dual Shot Laser decreases its cooldown the more it fires. Czyli im szybciej, im dłużej strzela, tym szybciej strzela. O, tak? Więc to też jest dość ciekawe. I potrzebuje dwa powera. Mini Beam. A ten ile potrzebuje sekund? Ten charge time jest 10, a ten charge time jest 16. Chain charge cap, ale potem chyba zbija go o 7 do 9. Do dual. Nie jestem pewien, który jest lepszy. Zostawię sobie na razie tak. Zostawię sobie tak. I teraz co jest interesujące? Interesujące jest to, że będę chciał doinwestować jeszcze w jeden, powerek na broń. Właściwie dwa, bo chciałbym tego mini beam i tego dual lasera odpalić. Nie, jeszcze inaczej zrobimy. Na razie sobie te zostawię, te dwie bronie, bo wolę bić większą ilość systemów, niż skupić się na jednym systemie tym działem. Myślę, że to będzie po prostu lepsze. Dlatego też jump i co tutaj mamy? Distress, wyjście. Muszę inteligentnie planować teraz te... nie dać się złapać w jakieś takie ślepe zaułki, żeby po prostu móc omijać te niebezpieczne sytuacje, takie jak właśnie asteroidy, pulsar czy aktywność gwiazdy. Hail them to offer assistance. Co my tam mamy? The response. Help, our shields are down and we won't last long. Try to shield their ship with yours. Don't risk your ship, leave them to their fate. Dobra, spróbuję ich osłonić moimi, znaczy osłonić ich sobą, tak? No i co mi z tego wyszło? Dostałem jeden damage, dobra, czyli udało mi się tak naprawdę ich osłonić. Dostałem jeden damage, to nawet niedużo. Dostałem 3 paliwa i 35 scraps. Aha, i jeszcze sobie zrobiłem tutaj pożar. No to chwila. Ja się tutaj napiję. I w tym momencie wszystko jest zgaszone. Czym tutaj otwieramy? Z otwiera, X zamyka. Okej, dobra, muszę sobie tego skróty klawiszowe tutaj po prostu ćwiczyć. Jeżeli pójdę tu, to jest ślepy zaułek, więc lecę teraz tutaj. No i... zobaczmy. Co tutaj mamy? Federation Scout. Lead them to the destination. Tak, pomogę im. Marker na mapie, 16 scraps. Ja w tym momencie kupuję sobie jeszcze jedną broń. Dzięki temu odpalę... co tutaj sobie zrobimy? Odpalę mi... jeszcze raz. Odpalę Burst Laser i ten mini beam. I ten mini beam, tak. Bo on w tym momencie może tak ze 3 pomieszczenia przetnie, jakieś tam obrażenia wprowadzi. No to lecimy. Gdzie jest ten quest? Tu jest ten quest. A jakbym poleciał tu, tu i tu? Albo poleciał tu, tu i tu? To może najpierw do questa. Co będę tracił czas? No, jak to mówią, so far so good, tak? Na razie idzie bardzo fajnie. Z dużym optymizmem na razie patrzę. Zaeskortowałem ich. You walk right into the trap. Czyli prosto w pułapkę dałem się wmanewrować. No dobra. Burst laser. Walnę wam w tarczę, a potem beamem spróbuję przeciąć to pomieszczenie tutaj. Uwaga. Tniemy. Leci. Mini beam w tym momencie już może być aktywny tu i spawamy. Dobra, FTL charge'owany. Już są tak posrani, że zaczynają jakąś tutaj ofertę. We will never accept surrender. Nie mają broni, nie mają dronów. Jest bardzo, bardzo dobrze. Mam jeszcze kloakę na wypadek, gdyby ktoś chciał tutaj odpalić. Jak tam mini beam? Mini beam się ma dobrze. Za chwilę będzie strzelał, więc ja już przygotuję promień. Tak, pięknie, fantastico. 21 scraps i co? I lecimy dalej. Sklep i wyjście. Nie, tutaj lecę na spotkanie albo tu polecieć. Nie, polecę sobie tutaj. Polecę sobie tutaj, a potem tutaj. Chociaż tutaj może nie być żadnego statku. Co tutaj mamy? Repair damage za 5. Ignore. No to lecimy dalej. I uwaga, Rock Scout, continue, spacja. I teraz tak, Burst Laser, mamy działa, mamy tarczę.
No są rakiety niestety i jest ten heavy laser. Jestem bardzo wrażliwy na tego typu rozwiązania. Czyli jeżeli bym rozwalił mu tarczę, a potem beamem przyciął go tutaj, to... Dobra, ten już, burst laser już wszedł i ja sobie spróbuję tutaj, chyba to się tym razem nie uda, ale po prostu przetnę go tak. Uwaga. Dobra, ale została mu jeszcze ta plazma. To sobie dam tu będę bił tak, uwaga. Pod jakim to jest klawiszem? Pod C. No nie! Serio? co, za wolno ja zareagowałem? Czy po prostu... Znaczy, umówmy się, tak? Gdzie jest evade? Znaczy, teraz nie mam kloaki, tak? Ale jakbym włączył kloakę, to zwróćcie uwagę potem na evade, ile mam szansy na unik. Ona jest nie 100%, bo jestem niewidzialny. Ja mam 99%, więc zawsze jest ten 1% szansy, że... O, sorry. Mam 70-80%. A już wiem czemu. Bo teraz jak dopalę, zaraz poczekam na kloakę. O, teraz mam 90, tak? Ja muszę doinwestować jeszcze jeden punkt w kloakę. No, to w tym momencie będzie bardzo ważne. Tak, zainwestuję zaraz po tym, jak zainwestuję w działka. Tak zrobimy. Jeszcze raz tutaj w silnik. Oxygen, kloaka. Dobra, mogę lecieć dalej. Teraz tak, tu będzie statek i potem polecę tutaj. To jest taka dość mało interesująca sytuacja. Dlaczego? Bo jeżeli polecę tu, stąd dowiem się, co jest tutaj. Jeżeli tutaj będzie jakaś meteoryty czy coś, to będę musiał się niestety wycofać tędy i do sklepu. Stracę ruch po prostu. Ale jeżeli tu będzie ok, to tutaj może się okazać jakaś niebezpieczna sytuacja, ale stąd już mam dwie możliwe drogi. Nie, polecę... Kurde, ale stracę ruch. Dobra, i tak stracę ruch, i tak stracę ruch. Znaczy, w takim pesymistycznym scenariuszu oczywiście stracę ten ruch, nie? Dobra, burst laser, bijemy po tarczach. Leci, leci, leci. I teraz tutaj z pawereczką. Z pawereczką, raz, dwa, trzy pomieszczenia. Ciało przeżyło, ja już przygotowuję sobie kloakę. Dlatego też daję więcej powera tutaj. Unik. Unik przeszedł, 85% na unik, mini beam. Prawie o tobie zapomniałem. A, resist. O, wytrzymałe te bestie są. 32 sheep i teraz co mówiłem. Tu jeszcze sobie doinwestuję. Teraz będę już miał 3 givery dostępne od ręki, jak tylko wyląduję w danym beaconie. Co tutaj mamy? A cautious side greets at you this beacon, disabled rock, free pedigree. Wait, then attack the surviving mantis i ignore them. Dobra, poczekaj i zaatakuj ocalałego mantisa. A tu... Move to attack, dobra. No to tak. Burst laser w działa, dual laser w shieldy, jak tylko to zejdzie. Mini beam wchodzi do akcji i zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Może być tak. Bum, bum, bum. Pięknie. Jedna salwa. Może sobie trochę wpompuję powietrze. Jedna salwa załatwiła wszystko. Ja w tym momencie biorę kloakę i trochę reaktora, żeby ta kloaka też była doopakowana. Ile ona teraz daje? 75. Jedną rzecz muszę sobie sprawdzić. Close the ship, adding 60 to your evasion. Aha, tak, bo ona... Mogę sobie doczytać. Ona, dobra, będzie teraz po prostu dwa razy dłuższa, tak? Bo z 5 do 10 sekund. Natomiast evade zwiększa się o 60. Dlatego istotne jest to, żeby mój pilot, gdzie jest Butters... Kurde, to jest... Jest jedna wada, tak? Wada jest taka, że... Gdzie jest mój silnikowy? Tak, no... Jedna rzecz mi się nie podoba, tak? Bo... Jeżeli mam... Jakby to nazwać... Jeżeli mam tarczę, tego shielda takiego zewnętrznego, to w tym momencie mój pilot oraz mój silnikowy ćwiczą, tak? Każdy uniknięty strzał, jeżeli jestem tak wystawiony, to każdy uniknięty strzał powoduje, że oni ćwiczą, oni praktykują. Ja jestem w drugim sektorze i na razie oni nic nie potrafią. I przez to... no i właśnie to jest, o czym mówiłem, tak? Tu jest blokada i tu jest blokada, czyli na pewno tego achievementu mógłbym się tu wycofać,
potem tu, a oni już zagrabią sobie cały sektor. No i zlecimy tutaj. No i tyle, tyle było fajnego. I jeszcze asteroidy. No to szybciutko, burst laser, zaraz wam powiem, w czym jest problem. Burst laser tu, dual laser w działa, nie, to tu, to tu. A mini beam niech leci na przykład tutaj. Dobra, pociachani, ja w tym momencie unik. Tak, i poczekam na FTL i zaczynam stąd uciekać. Wyłączę to działa. Dzięki temu FTL będzie się szybciej ładował, bo to jest wtedy mnożnik mam razy 1,75. A, i oberwałem meteorytem. No i to jest to. Już wam tłumaczę, jakby w czym jest problem. Problem jest w tym, że mając normalny statek, który ma tarczę, to czasami dostanie w tarczę, czasami się nie uda. I znaczy inaczej, czasami uniknie, czasami oberwie tarczę, ale ta tarcza powoduje to, daje ten komfort bezpieczeństwa. I oni wtedy ćwiczą, a tutaj, że ja jestem stealth, to robię wszystko, żeby nie musieć unikać, tak? No i dzięki temu oni w ogóle nie praktykują, oni w ogóle się nie ćwiczą w tym. Jest szansa, że na przykład gdzieś po drodze znajdę ludzi wyspecjalizowanych, na przykład w żółtym silniku albo w żółtej kierownicy, tak też mi się zdarzało i wtedy oni by podnosili mi ten evade. Co my tutaj mamy? You land a small shuttle in the field, those only occupants are small, brightly colored, six-legged, horse-like animals. Aha, czyli to tam jakaś planeta. I teraz możemy tak, mogę się z nim skomunikować, albo jakąś kreaturę na pokład brać. Dwójka. Crazy quickly turn violent, then you realize your reservoir is chill i pewnie kogoś stracę. A nie, okej, po prostu pitnęli. No dobra, już myślałem. Next sector, 26 minut, NG albo Abandoned. Abandoned, prawdopodobnie przez Abandoned sektor polecę, albo NG. Chociaż nie, mógłbym wrócić tu i potem przez tą Nebulę, Undefined Nebula sektor. No, chyba polecę do NG. Ale moi drodzy, tutaj będę się żegnał, tutaj sobie zrobimy przystanek. Mam nadzieję, że póki co Stealth Cruiser wam się podoba. Inna strategia, tak? Zupełnie inny statek, no nie ma tarczy, więc to jest jego bardzo słaba strona, ale z drugiej strony ma tą kloakę, nie? Sami ocencie, zostawcie komentarz. Ja się żegnam, zachęcam was do zalajkowania, do odwiedzenia mojego Facebooka i do zobaczenia w kolejnym odcinku FTL Faster Than Light. Na razie, cześć.